Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ta poprawka ma bardzo specyficzny charakter. To jest taka poprawka w stylu lub czasopisma. Jest to poprawka, która daje arbitralne uprawnienia prezesowi UKE do różnicowania pozycji poszczególnych operatorów na rynku telekomunikacyjnym. To jest poprawka, za którą największa firma telekomunikacyjna polska lobbowała w publikacjach w ostatnim czasie. Pytanie mam następujące. Kto zgłaszał konkretnie tą poprawkę? I mam pytanie, czy była badana konstytucyjność tej poprawki, która wychodzi z jednej strony poza przedłożenie tutaj senackie tego ustawy, po prostu wychodzi poza zakres regulacji tej ustawy tym, czym ona była od początku, a po drugie ta poprawka daje możliwość arbitralnego wydawania decyzji przez prezesa UKE bez doprecyzowania przesłanek, w oparciu o które mają te decyzje być wydawane. Proszę odpowiedzieć na te pytania, czy nie mamy tutaj do czynienia z kolejnym lub czasopisma. Dziękuję bardzo.